Powołanie Cionka mnie nie zaskoczyło, bo to bardzo solidny obrońca. Thiago Cionek to piłkarz wychowany w Brazylii, więc jest szansa, że mentalnie wniesie coś do tej drużyny, jakieś takie mistrzostwo, z którym ci Brazylijczycy się rodzą i wychowują. Może tej drużynie będzie w stanie pomóc. Ja nie jestem tego pewien, ale też jestem przy nadziei. Ja w ogóle sobie nie mogę wyobrazić, jak my ten mecz będziemy grali. Mam nadzieję, że jednak solidnie w tyłach, że nie będzie to jakaś radosna gra i próba udowodnienia sobie, że jesteśmy w stanie osiągnąć dobry wynik z Niemcami, którzy będą średnio zmotywowani, chociaż wiemy, że Niemcy średnio zmotywowani to i tak są super zmotywowani. Mam nadzieję, że trener przećwiczy jakieś warianty w defensywie szczególnie, która w zasadzie od lat jest w przebudowie ciągłej, żeby nie powiedzieć w rozsypce. No i że osiągniemy jakiś honorowy wynik, który tej reprezentacji jest potrzebny, no bo ona się już naprzegrywała w ostatnich latach.